Magda Marszałek, witam i zapraszam na poniedziałkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Gorzowski Szpital stawia na nowoczesność. Placówka otrzyma ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Pieniądze przeznaczy na budowę nowoczesnego systemu zasilania w ciepło i energię. To ważna inwestycja, która pozwoli lecznicy między innymi na ograniczenie kosztów stałych związanych z energią elektryczną. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych szpital nie tylko uniezależni się od wzrostu opłat, ale przede wszystkim będzie pozyskiwać energię w sposób ekologiczny. No to jest turbina zasilana gazem, która będzie produkowała na potrzeby szpitala. W całości się uniezależnimy od dostaw energii elektrycznej, od zakładu energetycznego. Jednocześnie będziemy produkowali ciepło oraz ciepłą wodę, a w okresie letnim to ciepło uzyskiwane z turbiny będziemy przetwarzać na czynnik umożliwiający klimatyzację całego budynku szpitalnego. Zachęcamy także jednostki publiczne, zwłaszcza te, które należą do samorządu województwa, żeby były innowacyjne, sięgały po odważne projekty, tak jest w tym przypadku, bo to właśnie okazuje się, że szpital może być jednostką, która jest i innowacyjna i stosuje najnowsze rozwiązania technologiczne i będzie produkować prąd, a przy okazji zaopatrywać szpital w ciepłą wodę, w ciepło, parę techniczną, a w przyszłości także klimatyzować pomieszczenia. Inwestycja w Gorzowski Szpital jest szczególnie cenna w okresie mocnego zainteresowania służbą zdrowia, wspomaganiu z różnych stron. Cieszymy się bardzo, że ten projekt uzyskał bardzo wysokie notowania i mogliśmy dzisiaj tutaj podpisać umowę. Bardzo dobrze się stało, że inwestycja została dobrze zaopiniowana przez zarząd województwa i myślę, że listopad 2021 rok to moment, w którym popłynie pierwszy prąd elektryczny produkowany tu na ulicy Dekerta na potrzeby szpitala wojewódzkiego. Od dziś ponownie otwarte są szkoły, ale nie dla wszystkich uczniów. Wrócić do nich mogły dzieci z pierwszych trzech klas podstawówek. Maluchy nie uczestniczą jednak w lekcjach, lecz zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. W pierwszym dniu otwarcia do gorzowskich placówek przyszło 340 dzieci, czyli zaledwie 10% normalnego stanu. Wcześniej deklaracje przyprowadzenia swoich pociech złożyło prawie 500 rodziców. Z podobną ostrożnością opiekunowie podchodzili do otwarcia żłobków i przedszkoli, gdzie obecnie dzieci systematycznie przybywa. Do uruchomienia podstawówek miasto i same szkoły przygotowywały się od ponad tygodnia. Opracowane zostały między innymi specjalne procedury bezpieczeństwa związane z przyjmowaniem i przebywaniem maluchów, a same placówki zostały wyposażone w środki dezynfekujące. Wzrasta bezrobocie w powiecie gorzowskim. W ostatnich tygodniach przybyło tu ponad 300 osób bez pracy. Zdaniem szefowej gorzowskiego pośredniaka taka tendencja nie jest jednak spowodowana zwolnieniami, ale tym, że pracownikom skończyły się umowy zawierane na czas określony. Mimo że urzędy w całym kraju zaczynają odbierać sygnały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień w znacznie większej skali niż miało to miejsce dotychczas, to jednak w Gorzowie i okolicach pracodawcy póki co wstrzymują się przed redukcją miejsc pracy. Jest zwiększona liczba osób bezrobotnych w porównaniu marzec do kwietnia o 316 osób. Zwiększyła się liczba bezrobotnych. Stopa bezrobocia też nam wzrasta, ale jeszcze nie jest to taka wielka wartość, której moglibyśmy się spodziewać. Myślę, że te dofinansowania, które są i od rządu, i od miasta, wpływają na to, że pracodawcy wstrzymują się niejako ze zwalnianiem osób. Nie można sprecyzować, że tylko z dużych zakładów pracy. Dużo osób jest rejestrujących się, które po prostu zakończyły umowę o pracę. Nie ma aż w takiej mierze, że są to zwolnienia przez pracodawców. Kolejny raz zmienia się organizacja ruchu na przebudowywanej ulicy Myśliborskiej. Jutro ma się tam rozpocząć rozbiórka starej drogi, co oznacza, że pojazdy kierowane będą na nową jezdnię północną. Chodzi tu o odcinek pomiędzy powstającym rondem przy ulicy Berlińskiej a rondem Europejskim oraz rejon skrzyżowania z ulicami Mironicką i Dobrą. Na całym odcinku objętym pracami nadal obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h i zakaz wyprzedzania. W miejscach przekierowania ruchu zastosowano
stosowane zostaną specjalne urządzenia w postaci zapór i tablic wyposażonych w falę świetlną, a poszczególne pasy będą oddzielone oznakowaniem poziomym w żółtym kolorze. Nie zmieni się natomiast organizacja ruchu na rondzie europejskim. Tam przejazd na wprost przez rondo w kierunku Szczecina i węzła Gorzów Północ nadal możliwy będzie wyłącznie prawym pasem. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o stałej porze, czyli o godzinie 17:30. Do zobaczenia.